miło, że mogę występować w tak szacownym gronie, zwłaszcza poprzedni wykład no, był tak niesamowity, że nawet trudno mi się skupić na tym materiale, który mam Państwu przedstawić. Chciałbym przedstawić pewne rezultaty dotyczące termodynamiki, których początki są w kwantowej informacji, a zwłaszcza w teorii splątania. Wydaje się, że są to dziedziny zupełnie odległe, a pomostem między nimi jest tak zwana ogólna teoria zasobów, która narodziła się dzięki kwantowej informacji i jednym z ich twórców jest Charles Bennett, którego tutaj możemy gościć. Plan referatu jest następujący. Najpierw powiem właśnie o teorii splątania jako prototypie ogólnych teorii zasobów. Następnie krótko powiem o teorii zasobów w ogóle. Następnie przedstawię najprostszą teorię zasobów, która nie jest tak skomplikowana jak teoria splątania, która jest taką pretermodynamiką, jest to termodynamika bez energii, a następnie mam nadzieję, że uda mi się zdążyć dojść do termodynamiki, w której zastosujemy teorię zasobów i pewne metody. Jak wiemy, splątanie kwantowe zostało odkryte przez Einsteina, Podolskiego, Rosena i Schrödingera przed wojną. To są notatki Schrödingera i tutaj te znaki zapytania są właśnie świadczą o jego zadziwieniu tym efektem. Najbardziej znany stan splątany dwóch cząstek o spinie połówkowym został wprowadzony przez Bohma w latach 50. Tutaj właśnie jeden z najważniejszych liderów dziedziny kwantowej informacji, który mogliśmy gościć. Jak powiedziałem, Charles Bennett, jeden z twórców teorii zasobów, bo Anton Zeilinger, zasłużony w implementacji doświadczalnej tych efektów, obaj wspólnie odebrali doktorat honoris causa na naszym uniwersytecie, na Uniwersytecie Gdańskim. A tutaj mamy splątanie dzielone, doświadczenie właśnie, o którym być może Państwo słyszeli, rozdzielone na odległość 140 km. Po 3 latach uczeń profesora Zeilingera, pan w Chinach w czerwcu tego roku już rozdziela cząstki splątane na odległość 1200 km. Ja natomiast chciałbym powiedzieć o czymś, co jest jeszcze trudniejsze niż rozdzielenie tylko dwóch cząstek. Mianowicie właśnie w tych pracach autorzy zaproponowali tak zwane czyszczenie splątania. Otóż splątanie, te cząstki zazwyczaj nie są w takim stanie, jakbyśmy chcieli, żeby były. Są w dużo gorszym, są zaszumione. I autorzy ci wpadli na pomysł, żeby je w jakiś sposób, mając więcej takich par, destylować je do par cząstek, które są już bliższe stanowi, o który jest takim najczystszym i podstawowym stanem splątanym, przy pomocy którego możemy implementować różne kwantowo-informatyczne efekty. Dopuszcza się przy tym, żeby w tych dwóch laboratoriach, w którym są te cząstki, komunikowały się ze sobą przy pomocy klasycznej komunikacji i przy pomocy dowolnej operacji w laboratorium Boba i dowolnej operacji w laboratorium Alicji oraz wymiany klasycznej informacji. Pytanie jest, jakie otrzymamy, czy otrzymamy cząstki właśnie w tym maksymalnie splątanym stanie i ile ich otrzymamy. Tutaj jest doświadczalna implementacja takiego efektu, przy czym tutaj mamy właściwie tylko jedną parę, to jest para fotonów, które są tutaj zaszumione sztucznie, czyli one na początku wcale nie są takie, to splątanie jest dosyć dobre, tutaj jest zaszumione. Tutaj już mamy parę, która jest bardzo kiepsko splątana. I to jest pewna operacja w laboratorium Boba. Alicja nic nie musi robić i następnie te tutaj kable oznaczają komunikację między nimi i w zależności od tego, jaki wynik wypadnie w tym tutaj pomiarze, mamy para nasza splątana prezentuje już lepszy stan. Następnie zauważmy, że po poprzednim doświadczeniu mamy tylko jedną parę i nie wykorzystujemy kolektywnych oddziaływań między parami, które jest technologicznie bardzo trudne. Po 3 lata później w tym artykule, to jest grupa z Delft, która ostatnio się niezwykle dynamicznie rozwija, ogromne fundusze w to włożyła, zrobili, wydaje mi się, że pierwszy eksperyment, w którym już stosuje się dwie pary
I to jest, to są, no ja nie znam się na tym, to są centra w diamencie. I mamy tutaj, najpierw przygotowuje się parę splątaną dwóch takich atomów, dwóch następnych i tutaj mamy splątane te pary, które następnie się lokalnie, właśnie tu powiedzmy jest Alicja, tu jest Bob, się je poddaje się pomiarom, po których ta para ma lepsze splątanie. Więc tyle a propos eksperymentalnych realizacji tych idei. Natomiast my chcielibyśmy popatrzeć sobie na taką ogólną strukturę tego, co tu się dzieje. Otóż zauważmy, że mamy wśród wszystkich kwantowo-mechanicznych stanów mamy stany, które są po prostu bezwartościowe, nie mają splątania w ogóle, się nazywają to stany separowalne i tutaj je zaznaczyłem. Oraz mamy dozwoloną klasę operacji, czyli są te odległe laboratoria i między nimi można klasycznie się komunikować, to znaczy przy pomocy takich mediów, jak przesyłających zwykłą naszą klasyczną informację. Czyli zatem mamy dozwoloną klasę operacji. Ta klasa operacji nie może wytworzyć splątania, więc zauważmy, że jeżeli mamy stan separowalny, to przy pomocy tej klasy nigdy nie zrobimy go splątanym. Natomiast jeżeli stan jest splątany, no to można go zamienić na inny. I ogólne, najważniejsze takie pytanie, które w tej teorii sobie ludzie zadają, to jest, jeżeli mamy jakąś parę cząstek w jakimś stanie, albo parę układów, to mogą być wiele cząstek tu, wiele tu, to czy mogę przy pomocy moich dozwolonych operacji przejść do drugiego innego stanu? I przykład destylacji jest właśnie przykładem takiego przejścia, gdzie miałem dużo par i przeszedłem do par, które były dużo lepsze. Ważnym aspektem teorii splątania jest, który jest związany właśnie z tą klasą operacji, jest tak zwane miary splątania. Jeżeli mamy naszą dozwoloną klasę operacji, to cokolwiek, co jest splątaniem, nie powinno wzrastać ze względu na te operacje. Przy pomocy takiej klasycznej komunikacji, jakichś lokalnych pomiarów, my co najwyżej możemy zniszczyć splątanie albo je zmniejszyć, na pewno nie możemy go zwiększyć. I to daje to pozwala dobrze zdefiniować, co jest właściwą miarą splątania. No jest to coś takiego, co tylko spada, kiedy albo nie wzrasta, kiedy zastosujemy nasze operacje. Jest taka też alternatywna nazwa, monotony, to po polsku trudno powiedzieć ładnie, dlatego że one właśnie są monotoniczne ze względu na nasze działania z dozwolonej klasy. I teraz przykłady takich miar to jest na przykład splątanie destylowalne, czyli to jest ile możemy takich maksymalnie splątanych bomowskich par wydobyć z cząstek. No i to przypomina na przykład wydobywanie jakiegoś czystego metalu z jakiegoś stopu, z jakiejś rudy, albo na przykład wydobywanie energii z baterii. Natomiast mamy też koszt splątania, czyli pytanie, ile czystego splątania potrzebujemy, żeby coś takiego bardzo zabrudzonego wytworzyć. Na ogół w życiu to w tą stronę się nie idzie, chociaż niekoniecznie. Więc gdy chodzi o ten metal, no to byłoby pytanie takie właśnie bardzo akademickie, ile potrzeba mi takiego czystego metalu, żeby wytworzyć tą rudę. Natomiast no, ile energii trzeba, żeby naładować baterię, to już się nam zdarza. Czyli te dwie wielkości to są pewne miary splątania i jest pewien fundamentalny efekt nieodwracalności, że więcej musimy włożyć, niż możemy potem wyjąć. Przykładem innych miar splątania jest po prostu odległość. Jeżeli mamy jakiś stan, jakieś parę cząstek, to szukamy właśnie najbliższej odległości do zbioru tych stanów bezużytecznych i to nam daje dobrą miarę splątania, czyli spełniającą ten postulat, że nie może się zwiększać. W szczególności możemy jako dystans wziąć coś, co matematycznie jest bardzo słabym dystansem, ale okazuje się, że to też pracuje i daje dobrą miarę, mianowicie odległość tak zwanej względnej entropii, która tutaj jest dana tym wzorem. Czyli bierzemy te dwa stany, liczymy względną entropię i szukamy stanu takiego, żeby ta względna entropia była najmniejsza. Dobrze, tyle o splątaniu, a teraz spróbuję tego wyabstrahować, coś, co będzie dotyczyć wszystkiego, czyli nie tylko splątania. Mamy zbiór stanów bezużytecznych, mamy zbiór stanów pozostałych, które są no, jakieś interesujące, mamy dozwoloną klasę operacji oraz nasze podstawowe pytanie to jest, czy możemy z jednego stanu przejść do drugiego przy pomocy jakiejś operacji z naszej klasy.
I okazuje się, że my możemy taki paradygmat stosować i te pewne pytania zadawać w zupełnie różnych dziedzinach. Powiedziałem o teorii splątania, a naszym zasobem może być nie splątanie, ale na przykład asymetria, czyli w jakimś układzie fizycznym mamy, mamy pewną grupę symetrii i cokolwiek, co nie jest symetryczne na tą grupę, to już jest, powiedzmy, zasób. To jest coś, co może nas interesować. Kolejno, może powiem nie po kolei, nieklasyczność stanów optycznych. To jest też jakiś zasób. Stany klasyczne, czyli mieszanki stanów koherentnych, powiedzmy, są jakieś stany w miarę najprostsze, a jeżeli chcemy od tego odejść, to musimy się napracować. Więc zasobem będzie nieklasyczność, która zresztą już była bardzo omawiana dużo, dużo wcześniej niż powstała ta teoria zasobów. Z tym, że ona pozwala jakoś też troszeczkę bardziej usystematyzować tę dziedzinę nieklasyczności optycznych stanów. A ja powiem zaraz o najprostszej, takiej najprostszej wersji teorii zasobów. To jest teoria pewności albo czystości. I właśnie chciałbym podkreślić, że pojęcie teorii zasobów nie jest zarezerwowane dla kwantowej fizyki. To jest teorię można stosować w zupełnie różnych dziedzinach. Tak jak tutaj wspomniałem o teorii nieklasyczności optycznych stanów, więc te stany bezużyteczne, w cudzysłowie, to są stany koherentne bądź ich mieszanki, a jako operację, klasę operacji można wybrać po prostu liniową optykę kwantową, czyli możemy używać płytki światło dzielące oraz na wejście wpuszczać mieszanki stanów koherentnych. W związku z tym nasze operacje są takimi interferometrami. Teraz opiszę teorię właśnie zasobów, która jest najprostsza, a która jest taką, jak powiedziałem, wstępem do termodynamiki. Ona pozwala dużo zrozumieć. W teorii pewności będzie to teoria, w której zasobem jest pewność, a niepewność jest czymś, czego nie chcemy. No zatem jest to w zasadzie teoria opisująca kości do gry, które są fałszywe i jest trochę odwrotnie niż my potrzebujemy zwykle kości do tego, żeby wytwarzać losowość. My się cieszymy z losowości. Jak kość jest fałszywa, to jest nieprzydatna do gry. Ale przenieśmy się do świata mikroskopowego, gdzie jesteśmy cały czas otoczeni tymi kostkami. Wszystko nam fluktuuje i tam bardzo chcielibyśmy mieć cokolwiek, co jest taka fałszywa kostka, to już jest bardzo duży zasób, że coś przynajmniej co chwila nie zmienia się i nie, czyli ta prawdopodobieństwo, losowość jest wszechogarniająca i chcielibyśmy mieć jakąś pewność. W związku z tym zasobem takim bezużytecznym, czyli darmowym, jest taka porządna kostka, która właśnie z równym prawdopodobieństwem wypada każdy wynik. Natomiast no, inne zasoby, inne stany to są już, one już są. Jest tylko jeden taki stan właśnie bezużyteczny. Czyli nie cały zbiór jak w stanach splątanych, tylko po prostu jeden. To jest kostka taka poprawna. A tutaj mamy różne kostki, które są fałszywe i one wtedy są dla nas zasobem. No i teraz jest pytanie, co jeżeli mamy trochę dużo jakichś słabo fałszywych kostek, a chcielibyśmy mieć coś, jakąś kostkę, która jest naprawdę bardzo mocno fałszywa, czyli spada zawsze na jedynkę. Czy takie rzeczy się dadzą zrobić? Dobrze, jakie operacje my możemy wykonywać? No więc to są takie operacje, że oczywiście możemy za darmo rzucać sobie kostką tą prawdziwą, czyli szum, taki absolutny na losowość jest nam dana za darmo. I możemy jeszcze ewentualnie, czyli to jest to w sumie, aha, ja tutaj to tak zrobię. Możemy, jak wypadną jakieś wyniki, możemy oczywiście je zmieniać ich nazwy, po czym możemy zapominać. Czyli innymi słowy, mogę rzucić jakąś kostką i powiedzieć sobie, no dobrze, rzucić dwa razy, z prawdopodobieństwem 1/3 rzucić jedną kostką, z prawdopodobieństwem 1/4 rzucić drugą i potem zapomnieć, która to była kostka. No i w sumie matematycznie to wychodzi na to, że dozwolone są tak zwane kazanały bistochastyczne, czyli takie, które zachowują rozkład jednostajny. I to jest nasza klasa operacji. Prawdopodobieństwa przejścia takie, że rozkład jednostajny jest zachowany. Jest podstawowe pytanie. Oczywiście, co jest właśnie taki najbardziej, tak jak ten maksymalnie splątany stan, tak najbardziej pewny stan, to jest nasz najlepszy zasób. I to jest taka kostka, która zawsze spada na jedną, dokładnie na tą jedną, na ten jeden numer.
pytamy się coś takiego, więc ogólne pytanie, jako pytanie z teorii zasobów jest jakie? Czy możemy przejść z jednego stanu do stanu drugiego? Jeden stan jest reprezentowany przez jakiś rozkład prawdopodobieństwa i powiedzmy, że to są kostki czerwone, a inne kostki żółte mają taki rozkład prawdopodobieństwa, na jak wynika. Tu akurat jest od 1 do 6, powinno być D równe 6. No i okazuje się, że my możemy bardzo łatwo napisać prawo, jakby do niego dojść, do właśnie prawa przejść, czyli kiedy możemy przejść z jednego stanu do stanu drugiego. Okazuje się, że wtedy tylko wtedy, kiedy ten stan pierwszy, czyli rozkład prawdopodobieństwa ten, majoryzuje rozkład prawdopodobieństwa drugi, a majoryzacja to oznacza, że ustawiamy te prawdopodobieństwa w porządku malejącym, te też, i następnie porównujemy pierwszą, największe prawdopodobieństwo stąd i stąd, potem suma dwóch największych i tak dalej. No i tutaj jest przykład, że tutaj przejście możliwe jest między tym stanem a tym, dlatego że co prawda no, pierwsza, największe prawdopodobieństwo jest równe, suma tutaj jest większa od tej sumy. Tutaj mamy przykłady, gdzie w żadną stronę nie można przejść, czyli my przy pomocy naszych operacji nie możemy przejść ani z tego stanu do tego, ani z tego do tego. Dlatego, że tutaj jedna druga jest mniejsza od dwóch piątych, czyli przejście w prawo jest niemożliwe, natomiast ta suma to jest 3/4 i 3/4 jest mniejsze od 4/5, czyli w drugą stronę też jest niemożliwe. Mamy raz nierówność w jedną stronę, raz w drugą. Dobrze, czyli mamy prawa przejścia. Widzimy, że nie z każdego stanu do każdego można przejść. I możemy teraz powiedzieć o monotonach, czyli właśnie o tych funkcjach, które nam ilościują pewność. No więc bardziej pewny jest stan, który po prostu majoryzuje, stan P jest bardziej pewny od Q, jeżeli P majoryzuje Q. Jeżeli są nieporównywalne, to nie wiemy, który jest bardziej pewny. Jeżeli są porównywalne, to wiemy. No i teraz każda miara, która ilościuje pewność, musi być zachowywać ten porządek. Pewność nie może wzrosnąć z powodu naszych operacji, które siłą rzeczy tylko mogą wprowadzać niepewność. I okazuje się, że są takie, jest taka podstawowa klasa monotonów, która jest wystarczająca do opisu całej tej, tego, to, do opisu przejść możliwych. Mianowicie bierzemy sumę największych, L największych prawdopodobieństw, czyli pierwsze największe prawdopodobieństwo, potem suma dwóch, suma trzech. I te miary okazuje się, że są wystarczające. To znaczy, jeżeli przejście jest możliwe między stanami, to oczywiście każda miara nie może wzrastać, żadna nie może wzrastać. Natomiast jeżeli natomiast wystarczy, żebyśmy sprawdzili, że te wielkości nie wzrastają i wówczas znaczy to, że przejście jest możliwe. To co powiedziałem, jest takie czysto klasyczne, to są rozkłady prawdopodobieństwa. Okazuje się, że ta informacja odgrywa wielką rolę w bardzo wielu dziedzinach nauki. Jest cała książka na temat majoryzacji. Do kwantowej informacji wprowadził Mike Nielsen właśnie w teorii splątania. I ta ściśle nieklasyczna zupełnie teoria, właśnie teoria klasyczna teoria pewności, została też zastosowana w teorii kwantowej do zasad nieoznaczoności, ponieważ musimy jakoś ilościować niepewność, jeżeli chcemy poważnie podejść do zasad nieoznaczoności. I tutaj właśnie Partowi, a także to jakoś niezależnie, bo ta praca po prostu jakoś była nieznana i tutaj niezależnie też profesor Życzkowski i grupa Gilada Góra zastosowała właśnie tą teorię pewności do zasad nieoznaczoności. Chcę jeszcze powiedzieć o takim przejściu teraz makroskopowym. Dotychczas to było w jakimś sensie mikroskopowe, no bo miałem taki pojedynczy strzał, jakby przetwarzanie było na poziomie pojedynczego rzutu, powiedzmy. A teraz mamy bardzo dużo kostek i pytamy się, czy z tych wszystkich kostek, czyli mamy dużo tych rzutów, czy możemy przejść do rzutów, możemy zasymulować rzuty innych kostek. Czyli te są inne niż te, każda z nich ma inny rozkład prawdopodobieństwa. Te wszystkie mają ten sam, te ten sam, ale tu jest P, a tu jest Q. I pytanie jest, ile tych rzutów, tych czerwonych kostek możemy zasymulować, jeżeli mamy odpowiednią ilość rzutów kostek białych. I okazuje się, czyli interesuje nas współczynnik przejścia, czyli maksymalna ilość M w stosunku do ilości N. Okazuje się, że ten współczynnik przejścia jest równy takiemu ilorazowi, gdzie to jest D to jest ta ilość, to w tym przypadku 6,
A to jest entropia Shannona, czyli to jest maksymalna możliwa entropia, a to jest entropia tego rozkładu. Zobaczmy, że to wszystko to jest taka miara informacji, to znaczy albo miara czystości właśnie, że to jest odwrotnie, miara czystości. Ja jeżeli kostka jest absolutnie złą kostką, czyli po prostu wynika, wypada jeden wynik zawsze ten sam, to wtedy tego nie ma. Entropia jest zero i mamy po prostu, ona jest takim właśnie zasobem, który ma dużą wartość. Natomiast jeżeli kostka jest prawdziwą kostką fair, to wówczas to jest zero i ona ma zero pewności, w związku z tym z kostek takich bardzo złych nigdy nie zrobimy kostki dobrej, ponieważ będzie tu gdzieś zero mianowniku. Dobrze. Jeszcze chcę powiedzieć, że ten wynik możemy zapisać inaczej. To znaczy możemy zapisać jako stosunek dwóch tak względnych entropii, dokładnie tych, które pojawiły się w teorii splątania. No i teraz czy to jest przypadek, że i w teorii splątania, i w teorii pewności pojawia się względna entropia, kiedy mamy wiele kopii. Tam nie powiedziałem, że tam jest, ale tam też się pojawia jakoś przy wielu kopiach. Otóż... zaraz, bo to idę. Może jeszcze zanim wyjaśnię, czy to jest przypadek, to powiem, że w tej pracy żeśmy zaproponowali taki schemat, w którym który jest taką kwantową teorią pewności, gdzie obiekty to są stany kwantowe już, a nie rozkłady proleństwa. Stan bezużyteczny to jest nadal właściwie to samo, to jest stan maksymalnie zmieszany i możemy dodawać układy w dowolnie maksymalnie zmieszanym stanie, czyli właśnie to są te rzuty tą kostką bezużyteczną. Możemy usuwać stany i możemy stosować dowolną transformację unitarną, co jest, wygląda troszeczkę inaczej, ale okazuje się, że wyniki są te same, takie same. To znaczy rzeczywiście znowu majoryzacja mówi nam na spektrum tych macierzy gęstości, mówi nam kiedy możemy przejść, a asymptotyczny wynik jest właśnie też dokładnie taki sam, czyli względna entropia pomiędzy stanem a stanem, tym stanem bezużytecznym. To jest taka odległość od stanu bezużytecznego, tak jak w teorii splątania była odległość od stanu separowalnych, ale właśnie mierzona względną entropią. No i teraz jeszcze na chwilę odejdę i powiem znowu coś ogólnie o teoriach zasobów. Otóż okazuje się, że to nie jest przypadek, że względna entropia będzie zawsze rządziła przejściami, będzie zadawać prawo przejścia dla wielu kopii w dowolnej teorii, która jest odwracalna. Czyli jeżeli mamy jakąś teorię zasobów i wiemy, że ona jest odwracalna, to znaczy, że możemy przejść z iluś tam obiektów do mniejszej ilości obiektów, do jakiejś innej ilości obiektów w stanie sigma i potem wrócić z powrotem do tej samej, która była tutaj, to wówczas okazuje się, że jest jedyna tylko miara zasobu i ta miara jest właśnie względną entropią, odległością względnej entropii od zbioru tych stanów bezużytecznych. Teoria splątania nie jest teorią odwracalną, ale ma takie podobszary, które są odwracalne i tam wtedy rzeczywiście ta względna entropia okazuje się być tym współczynnikiem przejścia. Zatem mam już taką jedną bardzo ważną ogólną własność teorii zasobów, że pojawia się tam względna entropia. Dobrze, to będzie związane bardzo z termodynamiką, to później zobaczymy. I przechodzę, w takim razie udało mi się zdążyć do ostatniej części wykładu, w której chcę zastosować formalizm teorii zasobów i pytania, które on jakby narzuca do termodynamiki, żeby otrzymać jakieś rezultaty, których dotychczas nie można było otrzymać. Tutaj są takie prace, które w jakiś sposób dotykają i pewne rezultaty, które my otrzymaliśmy, okazuje się, że w tych pracach były, zwłaszcza w tej. Oraz praca Strittera, książka Strittera też w jakiś sposób jest, są tam idee, które później w kwantowej informacji były rozwijane. Współcześnie mamy taką podstawową, fundamentalną pracą, której stworzono teorię zasobów termodynamiczną, to jest praca Jancziga 2000 i później następowała długa przerwa, ponieważ to był czas, kiedy rozwijała się teoria splątania i nikt się nie interesował, nikt się tą pracą nie zainteresował. Także minęło trochę czasu, teoria splątania zostały tylko tak trudne pytania, że zajęliśmy się rzeczami prostszymi i wróciliśmy do tego. I teraz motywacja właśnie, dlaczego chcemy stosować ten język do termodynamiki. Otóż zdaje się, że nam się wydaje, że takie pytanie, kiedy mamy mikroskopowy układ, który oddziałuje z kąpielą, otóż nie jest znana odpowiedź na to, jakie jest możliwe są przejścia. To znaczy, z jakiego stanu można przejść do jakiego stanu, kiedy mamy właśnie układ mikroskopowy.
I przy pomocy tej metody teorii zasobów udało się nam odpowiedzieć na to pytanie. To jest tak jakby odpowiednik, taki mikroskopowy odpowiednik. Jest to w duchu ograniczenia Carnot. Popatrzmy, jaki jest schemat tej teorii zasobów. Otóż co jest zasobem? Albo co jest właśnie bezużyteczne? Bezużyteczny jest stan equilibrium. Wszystko, co jest poza equilibrium, jest jakoś użyteczne, natomiast jak już jesteśmy w equilibrium, to jest bezużyteczne. Gdzie stan equilibrium po prostu jest zadany przez, ja tutaj będę mówił o modelu dyskretnym, jest zadany przez energię, obsadzenia energii zgodne z regułą Boltzmana, czyli prawieństwo obsadzenia danej energii jest proporcjonalne do tego współczynnika. Ja tu pomijam degenerację, żeby było po prostu mniej liter na slajdzie. Jakie są teraz dozwolone operacje? Co można robić? Otóż oczywiście można zawsze przynieść jakiś układ w stanie equilibrium, to jest darmowe. Można dowolny układ wyrzucić, odrzucić, czyli to jest podobnie jak było w tej teorii pewności, tej kwantowej, że myśmy mogli dodać układ w stanie maksymalnie zmieszanym, mogliśmy odrzucić układ i teraz tam była tylko unitarna, dowolna, a tutaj jest unitarna, która zachowuje energię. I teraz to ostatnie zdanie to powoduje, że w tej teorii będzie drugie prawo, ponieważ jest unitarna, czyli jest zachowanie informacji, i będzie pierwsze prawo, ponieważ ono zachowuje energię. Właściwie powiem, że drugie prawo jest to coś, co włącza oba te aspekty, czyli jest to zarówno zachowanie informacji, jak i zachowanie energii. Czyli powinniśmy być bezpieczni, że to będzie dobra termodynamika. Zatem oczywiście to przynoszenie różnych stanów w stanie equilibrium możemy zastąpić przez po prostu obecnością w wielkiej kąpieli cieplnej, z którą możemy sobie wszystko brać. Zatem mamy układ, który będzie oddziaływał z kąpielą cieplną i będzie jego oddziaływanie. Będziemy modelować w taki sposób, żeby właśnie było to modelowo niezależne. To znaczy nie będziemy pisać Hamiltonianu, bo można by go wybrać taki, można wybrać inny i w zależności od modelu to będzie inna sytuacja. Chcielibyśmy, żeby dostać ograniczenia, które żaden inżynier nie przeskoczy. Zatem weźmiemy dowolną transformację unitarną, która komutuje z Hamiltonianem, gdzie nie ma członu oddziaływania. Takie podejście jest w zasadzie ekwiwalentne do podejścia z Hamiltoniem zależnym od czasu, gdzie po prostu Hamiltonian oddziaływania na początku jest zero, potem się zmienia i na końcu jest zero, bądź z czasowo niezależnym Hamiltonianem, gdzie początkowe i końcowe stany znikają na części oddziaływania. To jest taki obraz teorii zderzeń, gdzie jesteśmy daleko i nie oddziaływujemy, potem jest ten moment oddziaływania i znowu się oddalamy. I podstawowe pytania właśnie, które chcę powiedzieć, to jest podstawowe pytanie z teorii zasobów, czyli kiedy można przejść ze stanu jednego do stanu drugiego, przy czym musimy pisać Hamiltonian. Ja to będę zakładać, Hamiltonian jest taki sam, ale można też to uogólnić do sytuacji różnych Hamiltonianów początkowego i końcowego. Z czym mamy często do czynienia w termodynamice, bo jeżeli przesuwamy tłok, to nam się zmienia Hamiltonian. Chcielibyśmy również zdefiniować pracę, a dotychczas ja nie powiedziałem nic o pracy w teorii zasobów. I powiem, że historia jest taka, że dopiero w termodynamice praca jest czymś naturalnym i dopiero teraz ludzie zaczynają myśleć o takim pojęciu pracy w teorii zasobów. Dotychczas tego nie było. Czyli chcielibyśmy zdefiniować pracę i wreszcie chcielibyśmy pokazać, że to, co robimy, to jakoś się dobrze uogólnia na przypadek makroskopowy, gdzie już wszystko jest zakończone i gdzie nic nowego nie można powiedzieć, więc powinniśmy dostać stare rezultaty. Zatem jakie są prawa przejścia z jednego stanu do drugiego? Otóż to jest coś, co jest ogólniejsze, jest to ogólnienie majoryzacji, która była w przypadku tej takiej teorii zasobów najprostszej, teorii pewności. Porządkowaliśmy rozkład prawieństwa, porządkowaliśmy prawdopodobieństwa od największej do najmniejszej, tutaj od największego do najmniejszego. Tutaj musimy jeszcze podzielić przez czynnik gibbsowski i dopiero teraz porządkujemy. I kiedy tak uporządkujemy, to możemy sobie narysować taką funkcję, która na tej osi odkłada prawdopodobieństwa, a na tej odkłada czynniki gibbsowskie dla danych poziomów. Czyli mam prawieństwo pierwszego poziomu i nie pierwszego, tylko właśnie tego, który ma tę wielkość największą. Czyli to porządkowanie powoduje, że dostajemy taki jakiś diagram i każdy na przykład stan gipsa, stan equilibrium, równowagi, ma taki najprostszy diagram. Natomiast wszystkie stany, które są nierównowagowe, one mają takie wypukłe. No i teraz to za wcześnie napisałem, to może tą uwagę powrócę do niej. Kiedy jeden stan może być przetransformowany w drugi? Mamy rezultat ogólny, na razie dla stanów diagonalnych.
czyli dla stanów w zasadzie niekwantowych. Otóż wtedy, kiedy diagram jednego stanu jest ponad diagramem drugiego. Ma to sens, że dzięki temu z wszystkich stanów można przejść do stanu równowagi, ponieważ to jest stan bezużyteczny, jego zawsze można dostać za darmo, czyli to się zgadza. Tutaj widzimy, ten z czerwonego można przejść do niebieskiego, natomiast nie można przejść do zielonego i nie można na odwrót. Czyli widzimy, że zielony i niebieski, te stany są ze sobą nieporównywalne. I okazuje się, że to jest uogólnienie, że tego typu porządek częściowy między stanami jest znany w matematyce. To jest tak zwana, i to używane narzędziem właśnie matematycznym w różnych dziedzinach, to jest tak zwana demajoryzacja, czyli nie sama majoryzacja, ale majoryzacja względem stanu, który jest tam z jakichś powodów się nazywa D, a u nas to jest po prostu stan równowagi. Czyli to jest majoryzacja względem stanu równowagi. No i to jest taki przykład, gdzie mamy stan dwupoziomowy, układ dwupoziomowy i wtedy wiemy, że jeżeli tylko stan RO jest, jeden stan jest bardziej zbudzony niż drugi, jeżeli oba są bardziej zbudzone od stanu Gibbsa, to znaczy mają obsadzenie na górnym poziomie większe niż stan Gibbsa, to wówczas to kryterium dosyć skomplikowane jest, po prostu wyraża się w taki sposób, że prawieństwo zbudzonego poziomu musi być większe niż w stanie RO niż w stanie sigma i wtedy można przejść. I to przejście jest bardzo łatwe. Wystarczy po prostu zmieszać ze stanem równowagi, czyli wystarczy przytknąć do kąpieli i chwilę poczekać cieplej. To już się samo zrobi. Nie? Teraz, jeżeli stany nie są diagonalne w bazie Hamiltonian, czyli są ogólnie kwantowe, to nie znamy tych praw. Czyli mamy jeszcze dużo tutaj do zrobienia. To byłyby takie prawa termodynamiki mikroskopowej. Mamy pewne cząstkowe rezultaty tutaj w tych pracach. Dobrze, przejdźmy do drugiego etapu. To jest, chcielibyśmy zdefiniować pracę. Praca w mikroskopowym obszarze powinna się charakteryzować tym, że o ile makroskopowo, to mogła być średnia, bo średnie się dobrze koncentrują w przypadku makroskopowym, o tyle w mikroskopowym my nie możemy patrzeć tylko na średnie, tylko musimy patrzeć albo na cały rozkład, albo żądać, żeby praca była deterministyczna. Wtedy na pewno wiemy, że mamy tę pracę, żeśmy ją wykonali i my żeśmy poszli tą drogą na początek. Mianowicie, o ile tutaj praca jest związana właśnie z taką makroskopową wielkością, która może wiązać się ze zmianą jakiegoś położenia jakiegoś ciała w polu potencjalnym, o tyle my przyjmujemy, że praca jest to po prostu przejście ze stanu podstawowego do stanu wzbudzonego w jakimś układzie dwupoziomowym. Można też rozważać oscylator, różne są modele. To jest taka najprostsza bateria, właśnie w której przejście ze stanu czystego do stanu czystego oznacza pracę. I taki najprostsza bateria, to nazwaliśmy go WITem, czyli work bitem. Teraz możemy troszeczkę poszerzyć klasę pytań. W teorii zasobów było tylko pytanie, przejście ze stanu w stan. My możemy teraz zadać pytanie, a co jeżeli chcielibyśmy jeszcze otrzymać nie tylko ze stanu przejść do stanu, ale jeszcze otrzymać pracę? Albo co jeżeli możemy włożyć pracę? No i są pytania, mamy jakiś układ w jakimś stanie i pytanie jest, ile pracy możemy otrzymać? Pytanie drugie, wkładamy pracę, i czy możemy wytworzyć układ? Tu mamy tylko stany równowagowe, ale jeżeli włożymy pracę, oczywiście możemy wytworzyć stan nierównowagowy, czego przykładem jest to wymazywanie Landauera. I ostatnie, najogólniejsze pytanie, przechodzę z jakiegoś stanu w drugi, ile pracy mogę otrzymać równocześnie? Ponieważ jednak definicja naszej pracy jest związana ze zmianą stanu, to tak naprawdę to nie jest nowe pytanie. To jest stare pytanie z teorii zasobów. Tylko, że mamy pewne specyficzne stany, do których chcielibyśmy przejść. Tak? A zatem wracamy do i stosujemy naszą teorię, to kryterium do takich stanów z układu złożonego, gdzie to jest po prostu nie tylko system, ale też jest ta bateria. I może by nie przeciągać, może nie będę dokładnie opisywał, ale w każdym razie jest jakiś prosty algorytm, który mówi, może powiem tyle, jak dodam pracę, to oznacza, że mi ten diagram się przesuwa i w pewnym momencie ma szansę być nad zielonym. I z tego widać powodu, że jeżeli nawet z jakiegoś stanu nie mogliśmy przejść do innego bez wykonania pracy, to jeżeli wykonamy pracę, to po prostu dzięki ten diagram znajdzie się nad. Czyli to pokazuje, w jaki sposób przy pomocy tego kryterium możemy obliczać pracę. To jest minimalne przesunięcie takie, żeby diagram znalazł się nad jeden nad drugim. No i tutaj chciałbym już kończąc powiedzieć, że praca, którą możemy otrzymać z układu i praca, którą musimy włożyć, okazuje się, że to są wielkości inne, podobnie jak w teorii splątania. I mianowicie jedna jest opisywana wielkością, która może być taką min swobodną energią, a druga max energią swobodną, które oba są takimi wersjami energii swobodnej tej znanej z termodynamiki.
I teraz pytanie jest, czy możemy, przechodząc do ostatniego pytania, czy możemy odzyskać rezultaty z termodynamiki, czyli czy możemy odzyskać zwykłą entropię, zwykłą energię swobodną z tych dwóch energii, których notabene ta jest mniejsza od energii swobodnej, ta jest większa. Jak wiemy, właśnie termodynamika jest zwykła, jest odwracalna i w związku z tym tam jest ta jedna wielkość, jaką jest energia swobodna tradycyjna. Natomiast tu mamy dwie wielkości. Zauważmy, że właśnie to powinno się dać zrobić, ponieważ mamy to ogólne twierdzenie, że w teoriach odwracalnych to właśnie jedna z tych względnych entropii tylko gra rolę i to jest, dodaje to, tą zwykłą oraz, że zwykła energia swobodna jest związana właśnie ściśle z tą energią, z tą entropią względną. Mianowicie entropia, energia swobodna stanu, to jest energia swobodna stanu równowagowego plus właśnie względna entropia, odległość od środka, od tego stanu bezużytecznego. No i tutaj jest rezultat tej pracy właśnie, w którym pokazujemy, że rzeczywiście, jeżeli weźmiemy po prostu wiele kopii w jakimś stanie Rho, to następnie mamy jakiś stan sigma, to rzeczywiście współczynnik przejścia będzie dokładnie rządzony przez względną entropię, czyli przez różnicę tradycyjnej energii swobodnej. I wówczas zarówno praca tworzenia, jak i praca, którą można wyciągnąć, są tym samym, są zmianą energii swobodnej. I w konkluzjach chciałbym powiedzieć, że tutaj o takich korzyściach. Więc zastosowaliśmy pewien ogólny schemat teorii zasobów do termodynamiki i korzyścią jest to, że otrzymaliśmy możliwe przejścia, które są niezależne od modeli. Czyli to jest takie ostateczne prawa. Tego nie można przekroczyć. Otwarte jest pytanie, jak to zrobić dla w pełni kwantowych układów i czego jeszcze tutaj nie powiedziałem, to, że ostatnio zostało nawiązany w końcu kontakt między naszą dziedziną, czyli dziedziną termodynamiki teorii zasobów, z bardzo obszerną dziedziną relacji fluktuacyjnych i termodynamiki stochastycznej. Jest praca, która po prostu wyprowadza z naszych formalizmu to właśnie fluktuacyjne relacje. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie profesorze za niewątpliwie inspirujący bardzo wykład i jedno lub dwa pytania. Chciałem spytać się, jakby podejść do tego problemu, gdyby stan początkowy był nierównowagowy, stan końcowy nierównowagowy, teraz jest kłopot z definicją pracy i dodatkowo może się pojawić kłopot z definicją ciepła. Jeżeli chodzi o ciepło, to w tym podejściu właściwie otrzymujemy z odejmowania zmiany energii wewnętrznej oraz pracy, jaką się włożyło. Czyli ciepło tutaj nie jakby wchodzi w taki sposób. Natomiast tutaj ten rezultat jest dla stanów nierównowagowych. Dla równowagowych on się jakoś trywializuje i to wtedy jest rzeczywiście zwykła różnica energii swobodnych. Natomiast ponieważ mamy właśnie sytuację mikroskopową i stany nierównowagowe, no to zauważmy, że tutaj nie ma dynamiki, tu jest tylko przejście od stanu do stanu i wówczas, kiedy korzysta się z tej definicji pracy deterministycznej, którą prowadziliśmy, no to ją można jest na to formuła i można ją policzyć i odejmując od... Można próbować tutaj ciepło jako tą różnicę. Proszę bardzo. Chciałem to słowo zapytać się, czy ta filozofia, czy strategia przemian fazowych, nierównowagowych w tej teorii, czy podejściu, prawda, jest możliwa? Czy, znaczy ja nie jestem specjalistą, tutaj chciałem się od pana nauczyć, prawda, żeby w tej teorii zasobów, w tym formalizmie móc wyrazić, czy on jest gotowy jakoś, czy zmierza w tym kierunku, no bo te zjawiska kolektywne, one w teorii zasobów w sposób naturalny tkwią, więc pytania o przemiany takie czy inne i tam z krytyczności różne, etc., katastroficzności, etc., mogą być tutaj nietrywialne, tak, prawda? Już tak, nie chcę motywować, bo nie mamy czasu tego pytania. Tak, ciekaw jestem pana poglądów, no. Jeszcze jakby to jest pewien problem, w jaki sposób opisać przejścia fazowe. Nad tym pracujemy. Tak. Jeszcze mam takie pytanie, ponieważ pana podejście jest dla stanów nierównowagowych, to wynikałoby jakby z pana wykładu, że bardziej dla tych stanów
bliskich stanu równowagi dla tej liniowej bardziej termodynamiki Onsager-Gibbsa, czy też po prostu jednak dla struktur dysypatywnych, dla stanów odległych od... To podejście jest dla stanów zupełnie dowolnych, również odległych. Natomiast to są ograniczenia fundamentalne, czyli oznacza to, że tutaj może się zdarzyć, że jak stan jest bardzo odległy, to w praktyce będzie trudno nad tym zapanować. Tak? To są takie ograniczenia, których nie przekroczymy, ale być może nie będziemy się do nich mogli zbliżyć, jeśli sytuacja jest taka dynamicznie skomplikowana, powiedziałbym. Okej. Bardzo dziękuję, panie profesorze, raz jeszcze.